Witam serdecznie. Witam na mapie Assassin's Creed Valhalla. Jesteśmy w Anglii, w jej części, do której musimy teraz tutaj kawałek odkryć, pojechać w te miejsce, czyli Saga Królotwórcy. Ok. A tu mamy też jeszcze opactwo do zrobienia, które jest na 20 poziomie, czyli elegancko będzie nam wszystko pasowało, ale tak żeśmy ustalali, pojedziemy sobie to w ten sposób, że najpierw sobie zobaczymy tą tajemnicę. Jesteśmy tutaj blisko, czyli koło młyna i w tamtym kierunku będziemy jechać. Po drodze zbierajmy wszystko, co możemy, aby popychać grę do przodu, jakbym tak powiedział. Kolokwialnie popychać, czyli abyśmy zrobili wszystkie rzeczy, które możemy zrobić, bo chciałbym tę grę zrobić na 100%. A co tutaj się dzieje? Something is wrong. Foul. Curse it. Coś jest nie tak. Źródło klątwy mamy znaleźć. No to już takie coś mieliśmy. Podejrzewam, że źródło klątwy będzie w środku. Im będziemy bliżej, tym będzie coraz ciemniej. Coś tu jeszcze. Aha, amunicja, bo tam tak wypatrzę, coś tutaj wisi. Jak wiemy, źródło klątwy będzie chyba w środeczku. Toż to jest zabarykadowane, o ile widać. Ale przez tu górą wejdziemy. Nie wejdę tędy. Zniszczyliśmy źródło klątwy. A tędy mogliśmy wejść. Nie. Wow! Jeszcze się spalimy. Cholera jasna. O, i zapaliliśmy innych. Czyli co, można było tutaj po prostu to podnieść? Nie. Nie wiem, jak to miałbym tam wejść. Co ci ludzie mają ciekawego srebra? No to chyba dobre miejsce wymyśliłem, żeby to zrobić. Okej, dobra, nie zastanawiajmy się, skończyliśmy akcję, to jedziemy dalej. Rozejrzyjmy się, co jeszcze może być. Tutaj akurat nic. Tutaj mamy coś, ale to będzie zadanie, to więc... Dobra, kierujmy się w te miejsce. Najwyżej odkryjemy, co tam się dzieje. Choć mamy tutaj dwie rzeczy, stop. No widzicie, to tak mało widowiskowe momentami jest, ale ja muszę to zrobić, bo muszę to... zbierać te rzeczy. Bo one są potrzebne do dalszej rozgrywki. A nie ma tego zbyt dużo, więc już pilnuję, żebym tego konia nie ruszył czasami nieodpowiednio. Bo jakbym go tutaj stracił, to by było bardzo źle. Scum!
tam jest jeden. Trochę skóry nam wpadnie. A gdzie mój koń? Tam. A, jeszcze nie. Popatrzcie, pokazałeś mi, że to są miejsca, w których możemy pozbierać parę rzeczy. No trudno, lutujemy. Do góry jeszcze jest jeden. Tam jest daleko jeszcze jeden, ale już tam nie będziemy biegli. Dobra, jedziemy dalej. To, co było do znalezienia, to żeśmy upali. Każdego nie musimy brać. Nie wiem, czy jadę dobrze, ale chyba nie, źle jadę gdzieś. Nie, dobrze, dobrze, tylko tu powinienem skręcić, tu jest na dół zjazd, czyli powinien się tu, nie wiem, jeszcze raz. Dobrze, tu się powinienem kierować w tył, na lewo, do tyłu, jest przejazd. Zaznaczmy sobie w te miejsce, bo ja widzę, że ja coś... Tu nasi, tutaj jacyś wrogowie, co chwilę coś innego się dzieje. Chyba źle pojechałem. Jest kamienny most, ale my żeśmy pojechali błędnie. Ciekawy jestem, czy przyjadę tutaj, czy mój koń da radę. Dał radę. Nie jest tak źle. Dobra, teraz popatrzmy w którą stronę. Do góry to będziemy ten... Jedziemy tutaj. Po prawo. Nie wszystko naraz. Musimy też porobić troszeczkę zadań jakichś bardziej widowiskowych niż tylko zbieranie. Tak powiedziałem... Będzie moment jakiś inny, to ja sobie wtedy pobiegam, pozbieram rzeczy, żebyśmy po prostu nie musieli, o tak, teraz co chwilę gdzieś stawać, coś robić. Jest to mało widowiskowe, ja wiem, że każdy coś szuka i chce widzieć akcję, tak, w filmie, a nie to, że po prostu bierzemy i co chwilę coś zbieramy. Resztę będziemy sobie zbierać później. Gdzieś tutaj musi to być. To jakieś miejsce mocy. Ołtarz ofiarny. Coś tu jest. Momencik. Zajęcza łapka, nie mam czegoś takiego, bo na zajączki nie polujemy. Dobra. Będziemy mieć łapki, przyjedziemy tutaj. Zobaczmy teraz, gdzie w kolejności. No tutaj widać, to opactwo ładnie wygląda, ale tam nie jedziemy. Jedziemy do góry, czyli teraz jeszcze tą sprawę sobie załatwmy. Czyli tamto opactwo będziemy najeżdżać, ale jak będzie wyższy poziom naszych umiejętności. Teraz mi trudno nawet powiedzieć, na jakim jestem poziomie. Ale na pewno nie na najwyższym, więc spokojnie sobie
Co to jest? Jakaś ekipa maruderów. Dobra, możemy z nimi poćwiczyć chwilę. Czy mieli coś ciekawego, czy to było tylko wprawka? Nic nie mieli, nawet nic z nich nie wypadło. Szkoda czasu było. No, a mój koń znowu gdzieś uciekł. Nie, tu jest. Odskakuje tak jak płotka w Wiedźminie. I trzeba chwilę szukać. Ilu ich jest? Dobra, nie będziemy z nimi walczyć, bo nie ma sensu. Nic to nie daje. Jakieś punkciki wskoczyłyby tylko może ewentualnie. Ale zgubiłem to, gdzie miałem dojechać. 120 metrów, czy gdzieś tutaj. Best not to draw attention here. Shoot the rock down! Już wiemy, dlaczego tutaj pilnowano wszystkiego. Szkoda, że z konia nie mogę ich walczyć. Do nich ten. Dobra, chodźmy tutaj. Pokonajmy ich wszystkich. Do mnie jeszcze strzela. Wszyscy? Wszyscy. Jakiś morderca został przez nas załatwiony. Co i dobrze. O, sztaba węgla. Dobrze. Będziemy mogli sobie ulepszać bronię. I opancerzenie tak samo. Dobra, chyba wszystko. No i gdzie jesteś? Dobra, teraz już jedziemy prosto do... Ale nie, coś jeszcze jest. Nie zrobiliśmy tego. Coś tu jeszcze jest. Nie, dziwne to troszeczkę, bo przecież zrobiliśmy wszystko. Się pokazuje, jakby coś jeszcze było. 13 metrów. No bez. Świeciło się na tym mordercy. Przecież tego mordercę zrobiliśmy. Więc raczej nie powinno się już nic świecić. A tutaj się świeci. Tutaj to się świeciło w tym miejscu, ale my żeśmy to przecież zgarnęli. Dobra.
wiesz. Nic tu więcej nie ma. Dobra, jedziemy, nie będziemy sobie głowy zawracać. Coś musi być tak, że... Niestety, ale to są jakieś błędy. Albo ja myślę błędy. Żeby tam dojechać, trzeba by było chyba tędy wrócić. Tutaj sobie zwrócimy sobie tak. Ja! Dużo maruderów tutaj, trzeba powiedzieć. Okej, tu jest jakiś przejazd. I to jest ten, co ja zaznaczyłem, żeby przejechać na drugą stronę. Mam wrażenie, jakby ktoś za mną jechało. Takie podwójny kopyt końskich. Moje i jeszcze tak, jakby ktoś był obok. Znaczy nie obok, tylko za mną, źle to się wyraziłem. Śledź zadanie, śledź, tak. We've told you everything. Won't you let us go? That depends on what happens here. Eivor, there you are. What's with the prisoners? Man from the fortress, out on patrol. We squeezed them. Burger's not here. It's his queen they're guarding. Others with. They must have separated after Tamworth. I heard as much from Chilbert and Little Chester. Chilbert? What was he doing there? Ivar. Too long a tale for now, but he's fine. I sent him to Repton. What's the plan here? It won't be long before someone comes looking for these men. We need to get inside and find Adelswith. Capture a queen to find a king. It might work. Only one way to find out. See if you can get anything more out of them. Me and Eivor will take care of fetching others with. Odin guide you. No to dobra, to mamy iść. The Saxons won't welcome us through the front door. We could find a quiet way in. Or we can take your longship. I'm beside you either way. Ah, Eivor. I have dreamt of this day. Of scouring the Shire in search of a king. Of going a Vikingur. With you. With our brothers and sisters. Conquering new lands. Forming lasting friendships. And if it takes chasing some weasel across a new land, so be it. I am right where I wish to be. As am I, brother. To co? Chyba cichaczem będziemy to robić. Myślę, że będzie lepiej. Podejdźmy sobie jakoś bliżej. Łódka nie za bardzo. No i trochę mnie będziesz, Ziggy, spowalniał. Wolę sam walczyć. Okej. Myślimy naszego... Szkoda, że automatycznie nie podświetla, jak to było kiedyś. To była bardzo dobra sprawa. Nie wiem, czy będę musiał po prostu rozbudować to i taką umiejętność nabędziemy. No, mamy się dostać tutaj. Widzę ten teren, który jest tutaj, ale patrzę, co po drodze, czy gdzieś mi się... No mamy tutaj. I tu mamy żołnierza z tyłu też. I tutaj...
Chyba byłoby dobrze zacząć od tej strony, żebyśmy po prostu... Ej, gdzieś wyjechałem za daleko. Od tej strony, abyśmy zaczęli czyścić wszystkich. Mamy dwóch. Tam dwóch. Właśnie o to chodzi. Tam kolejnych. I tak musimy tam dojść, bo coś jest i będziemy stąd szli. Tak to się pobawimy trochę. I should not be seen in this area. Do nas nie ma nic zastrzeżonego. Zasłanie gościu, bo ja muszę tutaj to zrobić, wszystko co mam zrobić. Wody chciałem rzucić, ale jak widać nie można. Zobaczymy, czy jak tu go wezmę. I tu poleci. Poleciał. Jeszcze był plum. I o to chodziło. No, tam jeszcze jeden się bawi. My się za długo nie bawili. Mam czasem subtelności. Chociaż nie on tu może leżeć, kto go tu zauważy. Weź, chłopie. Chodź, 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 chodź. Chodź.
Powolutku, powolutku. No i tak idziemy, żeby zrobić wszystko. O, mamy gości. To dwóch. Tutaj. I mamy jakieś tu wyposażenie. Patrzę, czy z koń mogę strzelić znikąd. Muszę wejść i walczyć z nimi. Szybko poszło. Teraz nie odbieramy telefonów. Zbieramy. Mamy, co żeśmy dostali? Płaszcz myśliwego. Dobra, coś tam będziemy patrzeć, będziemy to wszystko rozkminiać. Tutaj tędy i tak nie będziemy szli, tylko górą, więc tu zostawmy jedną stronę, jakbyśmy musieli wyskakiwać. No i dobrze, żeśmy tu przyszli. Jak widzicie, przydało się. Ja wiem, że można byłoby to później zrobić, ale my tak sobie systematycznie pójdziemy po całości. Aż zrobimy wszystko, co potrzeba. Dobra, teraz idziemy dalej, patrzmy, co tu jest. Jest gościu, to w pobliżu całkiem. I jeszcze jeden. Łuk jest naprawdę świetny. Zbandowana strzała. Miałem zobaczyć, czy to się da zniszczyć. Jak się podejdzie. Sabotuj, da radę. Nie trzeba strzałek tracić. Oj, możemy rozbroić też. A sabotaż to jest to, że jak ktoś podbiegnie, będzie chciał strzelać, to go zabije. A, myślę, że to w ten sposób będzie. Strzelam i mam pełny zapas amunicji. To jest bardzo fajne. Bardzo mnie to bawi. Sabotuj. A to jednak widzę, że to chyba lepiej strzelać do tego. Momencik, momencik. Tak idziemy. Może ktoś tu być w pobliżu jeszcze. No właśnie tego mówię. Niby coś, a... Tak, to mamy pewność, że jest sabotowane. Myślę, że ktoś tutaj jest. O! Pojawił się nie wiadomo skąd. Dlatego trzeba co jakiś czas patrzeć, żebyśmy widzieli, w którym kierunku idziemy i co tu mamy. Znowu pełen zapas. Nie wygląda, że oni tu leżą. Kiepsko, bo się rano robi.
teraz sobie już zobaczmy. O, mamy kolejną umiejętność tutaj do znalezienia i coś tu jest w tej wieży przed nami. Poza tym na razie pusto. No i muszę nad tym popracować. Być może, że nie tak pusto, bo tam mamy gościa. Ale mamy tu śpiącego, możemy iść do niego. No nie taki... Sam jest. Mówiłem, że będziesz mi przeszkadzał. Kusznik, ładnie. Dlaczego tego nie trafiłem? Dziwne co najmniej, ale prawdziwe. Pokazywało, że niby coś się świeci. Zobaczmy na mapie. Jesteśmy w pobliżu, ale to nie jest to jeszcze. Dobra. Tam dwóch śpi. Strzały musiałem poprawić, bo nie wiedziałem, czy on pada, czy nie padł. Dobra, pełny zapas amunicji, idziemy dalej. A, tu coś leży przy tym, pilnował, więc to było to. Proszę bardzo, i przy nim też coś ciekawego znalazłem. Ok, idziemy tutaj. Tu jest, ale... The soldiers' barracks. Others with might be here. Nie, bo zrobimy za dymę. To zawsze zdążymy załatwić. Nie ma przejścia. Musi być. Thank you.
Okej. Czy mi to aż tak potrzebne, ale... Gdzie ta dama może być nasza? Bo tu w środku. What do you see? Nie ma wejścia, dobra. Piętro niżej. Okej. Tam trzeba to jednak tam będzie rozwalić. Tak to pierwsza myśl była. Nie wiem czy my, tylko wtedy nie. A rozwalimy. Skocz. Nie mogłem zeskoczyć. Tu są momentami takie dziwne rzeczy. A, tu jest umiejętność święta księga. Zdolność. Przeszywający strzał. Dobra, potem popatrzymy. Teraz nie mamy czasu. Na razie radzimy z tym, co robimy tutaj. Co my możemy tu jeszcze znaleźć ciekawego? Na pewno nie będziemy tutaj ich angażować. Chodźmy tędy. Jest tutaj ta kobieta. Lady Athelswith, I see Burgred has done his best to hide you away. But what is lost must always be found. Let my handmaidens walk free of this place. They have nothing to do with our quarrel. You hear that, Eivor? Noble. Selfless. This is the sword you must strike a bargain with. A woman of quality. We seek only your king, lady. Tell us where Burgred hides.
and we will leave without an ounce of blood spilled. Please, I don't know. Effective, Sigurd. She is only naive to her present danger, but she will soon understand. Wait. Those are the hands of one who washes linens. A servant. She is a decoy. Oh, God! Come quickly! The Danes! They found me! Watch the handmaidens! I'll follow Athelswith! Jest łódka jakaś, aj. Błąd z mojej strony. Łódkę muszę znaleźć. Show me. Jest tu, ale to nie jest ta łódź, która może pływać chyba. Prowana. Pław idzie. Dobra, to ja też pław. Myślałem, że łodzią odpływa, ona tutaj tylko biega. Quite clever, your ladyship. You're certainly making us work for it. Keep your hands off me! Znabus tutaj chyba. Hospitality. I regret asking. Nie no. My husband will send you all to hell. Stop what you are doing at once. Płyń do brzegu, płyń, tu cię jeszcze raz złapiemy. Let me go. I demand it. After what you put me through, I would have to be mad. Do you understand what you're doing, Pagan?
I am the Lady of Mercia. You're wasting your time. I won't talk. Not to... Lady Otherswith, you have seen better days. God will sear your soul, heathen, if he can find it. Why, the catch, Aver? She is as much a poet as you. Where's my Catelyn? What have you done with her? Your handmaiden, you mean? The brave one, dressed in royal finery? Season change with the others. I'll take them back to Tamworth. Get them talking. If she has so much as a scratch on her... I will inform Cheowulf. He might have some ideas on how to get through to her. I will meet you there. Sigurd, what about these prisoners? We've got what we need. Let them go. So kind. Thank you, my friend. Dwa punkty umiejętności. Wszystko ładnie, pięknie, ale ja twierdzę, nie zdobyłem do końca, a chciałbym ją zrobić na 100%. Jak widzicie, jeszcze mi zostało parę rzeczy i wrócimy się w związku z powyższym, bo chciałbym, żeby to było zrobione. Mam nadzieję, że tych wszystkich, co zgładziłem, że nie odnowili się, a jak się odnowili, to trudno. Zrobimy pewne rzeczy od nowa. Trochę mi strzałek może brakować, bo... O, to właśnie mi chodzi, że można strzałek brakować. 5 zostało, nie jest tak źle, ale może być więcej. Byłoby lepiej. Widać jednak. Uczników wolę z daleka ściągać. Nie ma. Co by mnie interesowało, mnie interesują tylko i wyłącznie dobra. No, chyba jednak posłuchali mnie. Wszystko, co zginęło, to zginęło wcześniej. Już ich nie ma. Chyba do góry to jest. No jeszcze ktoś się może trafić, bo nie wszystkich żeśmy przecież zgładzili. Pokazuj mi na dole, no. Niedobrze, bo myślałem, że to tutaj gdzieś jest. Jak widać, jest jakieś przejście, odejście. I sztaba złota też jest jeszcze jakaś, to też bardzo fajnie, ale musimy zejść niżej. Znaczy się, ktoś tu coś pilnował. Gdzieś tutaj mi pokazuje, że gdzieś tu jest to wejście. No nie chciałbym się zawieść. Tu szukałem chyba coś, czy nie. Tu coś pokazuje mi.
No jak mam tu wejść? Górą? Tu żeśmy weszli tędy. Czytaj. Jak tam wejść? Tędy już wiemy, o co chodzi. Mniejsza ruda broni. Dobrze. Runa znaczy się ruda. Tylko do tego, żeby tutaj wejść. Okej, co jeszcze mamy? Coś tutaj mamy na podejściu. ...40 metrów. Tutaj jednak jest coś. 29 metrów. To było, ale ja to zrobiłem. 55 to nie jest to. 3 metry to było chyba. To znowu nie odskoczyło. Dobra. No tak, to plus następne tu jest, tak. To chyba to została tylko jeszcze ostatnia rzecz, która tutaj jest. 60 metrów w tamtym kierunku. Chyba, że coś tu jeszcze takiego jest, że trzeba to rozwalić. Metrów, ale w dół. Ale myślę, że z drugiej strony. 35. Wkurzajcie mnie. Tam na dole coś jest, dobra. Zwracać większą uwagę, bo jak widać, to są rzeczy, które po prostu pozwalają, że możemy załatwić jakąś ekipę dwóch, trzech ludzi idących, robiących jakiś spacerek. Chyba wszystko, żeśmy tutaj znaleźli, czyli tą całą obskoczyliśmy.
No nie zdążymy zrobić najazdu, bo chciałem tutaj jeszcze najazd zrobić. Ale tu jest cały czas sugerowana moc nasza. Tu już jest za daleko. 160, ale tu jeszcze jesteśmy w 20. Więc co? Zobaczmy, co tutaj jest. Pojedźmy w tym kierunku. Ja nie mówię, że zdążymy. Bo może być się okazać, że nie damy rady w tym odcineczku, ale przynajmniej dojedziemy tam gdzieś w pobliżu. 15 strzałek nie jest źle. Chciałbym wyjść stąd, tylko nie ma jak. To jest tam właśnie, dlatego się dziwię, że mi coś innego pokazuje. Jak na Służewcu. Wielka Podbicka. Żołnierze, no to na razie sobie trochę musi potrwać, czyli tutaj gdzieś sobie zrobimy przerwę w tym rejonie. Nie chcę przedłużać po prostu, ach, to chwilę zajmie. Jest to chwila, żeby to wszystko zrobić. Puścimy tylko na przyszpiegi naszego przyjaciela. I tak jak widać na załączonym obrazku, tu coś jest, ale jest i zawodnik, który coś ma. Chyba tą sztabkę będzie miał. Porządny, tak jest, kawał chłopa. I będzie tu leżała. Po prostu... O, i tutaj coś jeszcze jest. Czyli... Chwilę nam to zajmie, ale już nie w tym odcinku, tylko w następnym. No to cóż, dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Zrobimy na wstępnym odcinku to i tutaj myślę, że te rzeczy, które są tutaj poniżej. Następnie udamy się gdzieś tutaj, żeby to odkryć. Wezwiemy swoich druhów i zrobimy najazd na tą, jak słyszycie, na tą lokację. Na pewno to będzie jakiś klasztor, bo to z tym jest to związane. Dziękuję bardzo, kłaniam się i zapraszam na kolejne odsłony tej gry.